Jak co roku na początku maja witamy wszystkich serdecznie na majówce w Skokowie. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Bawimy się dzisiaj od godziny 11. Zaczęliśmy skokowskim biegiem przełajowym. Zbieg był bardzo udany, aczkolwiek było trochę ciężko, pogoda. Widzimy jak jest. No warunki były krosowe. Były dzisiaj ekstremalne trochę po tym deszczu. Było dużo błota, zresztą co po nas widać, że jesteśmy brudne. No i trochę parno, dlatego jak się biegło, to było duszno. Ale bieg bardzo fajny. Żeśmy byli w ogóle nastawieni pozytywnie na ten bieg. I lajtowo, że tak powiem. Nie wyliczy się wynik, tylko sam bieg, czyli delektowałyśmy się tymi pięcioma z hakiem. 20 minut 04 dystans 5 km 950 metrów, tak mi pokazał na zegarku. Troszkę ślisko było. Pierwsze miejsce oczywiście. 2 lata też temu startowałem i miałem też zajęte pierwsze miejsce. Bardzo lubię przyjeżdżać na ten bieg, ponieważ jest dobra organizacja. Dla dzieciaków największą atrakcją był turniej Orlików o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, w którym wzięło udział 6 drużyn, w tym 2 drużyny Dolpaszu Skokowa. Moi wychowankowie Dolpasz Skokowa 1 okazał się bezkonkurencyjnym i wygrał turniej, zdobywając pierwsze miejsce. To jest moja pasja, to jest takie moje hobby. Się tym zajmuję, bo mój tata chodził na mecze i lubimy oglądać razem piłkę. Niedawno zacząłem grać, ale zaczynam swoją pasję. Lubię grać na ataku, na obronie. Wszędzie oprócz na bramce. Emocji nie brakowało, było dużo goli, fantastyczna gra młodych dzieciaków, 10, 9 i nawet 8-latków. Następnym turniejem był turniej o beczkę piwa. Wzięło udział 5 drużyn. No jak co roku bezkonkurencyjna okazała się ekipa, w tym roku pod nazwą Mieszanka Gminna. Wygrała wszystkie pojedynki i beczka piwa powędrowała w ich gardła. Drużyną jesteśmy zbieraną. Każdy z nas gra w innych klubach. Dlatego nazywamy się Gminna Mieszanka. Grało się fantastycznie. Rok temu wygraliśmy tak samo. I dzisiaj potwierdziliśmy swoją dominację na tym boisku. Obecnie na scenie zespół D4, po zespół D4 nasza lokalna artystka Ada Maksymowicz, a następnie wyjada dzisiejszego wieczoru zespół Powerplay. Na pewno rozgrzeje publiczność i wszyscy będziemy się dobrze bawić. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich mieszkańców gminy Prusice i oczywiście zapraszamy na nasze koncerty, których no coraz więcej. Dzisiaj miałam okazję zagrać z nowym składem, z Piotrkiem, Kubą, Adamem i z Jarkiem. Wydaje nam się, że publiczność była porwana do zabawy i dziękujemy, że mogliśmy się tutaj dzisiaj z Wami spotkać. Pozdrawiamy! Witamy gorąco, Powerplay z tej strony, Ketchup, Czarosław, moje imię to Sylwek, gdzie jesteśmy w Skokowej, dobrze odmieniam, Skokowa? Dziękuję uprzejmie. Obok Prusic, po raz pierwszy jesteśmy w Waszych stronach. Jesteśmy świeżo przed koncertem, za chwilkę zobaczymy jak będzie. Moi kochani, chcemy Was bardzo serdecznie pozdrowić, wszystkich mieszkańców gminy Prusice i bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że fajnie nam się wspólnie śpiewało. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Raz, dwa, trzy! Co tu się dzieje?